Słuchaj, nie chcę ci psuć rytmu pracy, ale szef chce na słów. To będzie niezłe. Oto on, szef. Na linii 10A wykryto błąd. Klamry się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i zaczepić kable. To nie będzie łatwe. Gildia pozwoli wam wypłaty. No, Karl. Taka forsa, fajna rzecz, co? Dobra. Świetnie. Chodźmy. Do roboty. Tędy. Jestem za tobą. Wybacz, Karl! Nie przejmuj się! Wątpię, żeby te narzędzia wytrzymały do końca zmiany. Na górze! Spójrz tylko na to! Statek separatyst! Nie widziałem Lukerholka od lat? Tak. Od lat. Nieźle się na nim obłowimy. Dobra, w drogę. Drabina przepadła. Musisz znaleźć inną drogę. Żaden problem. Coś wymyślę. Widzimy się na miejscu. Natychmiast opuść tę barkę. Nie jesteś zatwierdzonym odpadem. Szkoda gadać. Spokojnie! Tylko przechodzę! Pośpieszcie się! Niewiele brakuje, a skończymy przed czasem! Prawie czuję smak tych kredytów. To dopiero będzie noc. Kończmy tę robotę. To lekkomyślność. Witam! Ciebie też, tylko się nie zabij. Taki jest plan! Brzmi jak szczury złomowe. Ohyda. Tylko przechodzę. Nie musicie wychodzić z powitaniem. Spotkamy się przy klamrach. W porządku, zaraz tam będę. Skąd się wziąłeś? Skąd ty się tu wzięłaś?
Przecinacz już tu jest! Pięknie! Hej, czas na nas! Tak, pokaz skończony! Tam na dole. Zrobione. Teraz ty. Chwila. W porządku. Klamra zabezpieczona. Narobiłeś mi strachu. Już! Chwila! Zajmę się! Gotowe! Wracaj na górę! Chodź no tutaj! Myśliwiec drzewa! Ale znalezisko! Prawdziwa żyła złota! Ten wrak leżał tu ze 4 lata? 5. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały. Przyjdź, daj. Ale tragedia. Zawsze mówiłem, że nie wszyscy to zdrajcy. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak, rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Niezła granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefów. Na dodatek za Republiki lepiej płacili. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mnie. Znaleźne za ten wrak to twoja przepustka z tego śmietniska. Myślisz, że chcesz się stąd wynieść? Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć jak ja. Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Jak uważasz? Lepiej już chodźmy. Nie jakbym mówił deszczem. Co? Musimy iść, dawaj. Co się stało? Co tam się stało? Ty to zrobiłeś? Co? To była moc, prawda? Zapomnij o tym, dobrze? Zaufaj mi. Ale ja je znam! Znam te opowieści! No, słyszałem, Brauch. Są nagrody za takie... Wiem! Wiem. Tak, dobra.
Musimy uważać. Tak. Tak.